Zawodu dziennikarskiego nie można uprawiać po pierwsze bez ciekawości, po drugie bez ciekawości, po trzecie bez ciekawości. To cała uroda tego świata polega właśnie na tym, że każdy ma swoje bagaże, swoje wędrówki, swoje doświadczenia. Bardzo lubię, jak mnie prowadzą ich nastroje, ich zapach w kuchni, ich widok z okna. To wprowadza pewną atmosferę i ja lubię za tym podążać. Bo zaczynając jakąś opowieść, nie wiem, Dokąd mnie ona doprowadzi. Chciałabym, żeby to wywołało refleksje, emocje i tak dalej. Natomiast na pewno nie chcę mieć założenia, jakie one mają być. Nie interesuje mnie gwiazda, która wypowiedziała już w swoim życiu naprawdę milion słów. Da się przeżyć życie, czytając tylko jedną książkę i widzieć tylko to, co się widzi z dachu własnego domu. Ty tu tworzysz to podcast o odkrywaniu i rozwijaniu kreatywności w różnych dziedzinach życia. Co tydzień usłyszysz w nim rozmowy z twórczymi osobowościami, poznasz ich drogę, motywacje i metody a na koniec otrzymasz praktyczne porady do zastosowania od zaraz. Słuchaj, jeśli chcesz doskonalić swoje kreatywne zdolności, rozwijać siebie i budować lepszą rzeczywistość. Ja nazywam się Robert Pranagal i zapraszam Cię we wspólną podróż. Absolwentka wydziału filozofii. Pisarka, dziennikarka radiowa, autorka scenariuszy teatralnych, kilkuset słuchowisk, tekstów piosenek, a także książek, esejów, wywiadów i opowiadań. Od wielu lat prowadzi audycje radiowe poświęcone kulturze. Moderatorka spotkań Bitwa o Kulturę i Bitwa o literaturę uhonorowana tytułem Mistrz Mowy Polskiej. Srebrnym i złotym krzyżem zasługi, nagrodą Zapałka Andersena i Angelus Lubelski, a także medalem 700 Lecia Miasta Lublin i Nagrodą Miasta Lublin za całokształt działalności. Wykładowczyni, kuratorka, poetka codzienności. Przed Wami Grażyna Lutosławska. Dzień dobry. Witam Cię Grożyno serdecznie w podcaście Ty tu tworzysz. Jestem Ci bardzo wdzięczny za to, że zgodziłeś się przyjąć zaproszenie. Cała przyjemność po mojej stronie. Zazwyczaj to ja zaczynam rozmowę z Tobą. Bardzo mi miło, że dziś będzie zupełnie inaczej. No właśnie, ukradłaś mi w sentencję, bo ja miałem to samo powiedzieć, że zwykle Ty pytasz, ja odpowiadam, a dzisiaj musimy się zamienić rolami. Taka moja rola, żeby czytać w cudzych myślach. Bo inaczej trudno by mi było dotrzeć do niektórych spraw i tematów. Ba, nawet muszę ci powiedzieć, że czasem jak prowadzę spotkanie w Teatrze Starym w Lublinie, to później jak oglądam zdjęcia, to widzę, że ja i moi goście ubraliśmy się jakoś adekwatnie. A przecież nie umawiamy się na to. Ale rzeczywiście ja poświęcam chwilę na to, żeby pomyśleć, jak ta osoba może wystąpić na scenie, jak może wyglądać. Spędzam z tą osobą wiele tygodni przygotowując się do spotkania, więc czytam o niej, czytam jej teksty, no i często trafiam. Tak, także proszę cię do tego spisu nagród i wyróżnień, dodaj, a może nawet umieść na pierwszym miejscu, czasem zdarza jej się umieć czytać w myślach. Co tydzień można cię spotkać w nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej na antenie Radia Lublin. Można Cię spotkać w teatrze starym, a w internecie, gdzie można śledzić Twoje dokonania i bieżące działania. Oj, i teraz to dopiero będzie, bo wiesz, ja pracuję nad swoją stroną internetową od chyba siedmiu lat. To znaczy, mam wykupioną domenę i czasem, tak mniej więcej, raz do roku przez kwadrans próbuję tam coś zrobić, wprowadzić jakiś porządek. I tym pierwszym pytaniem, niestety. Mocno no mną zachwiałeś, dlatego no, że dobrze. mam bez przerwy wyrzuty sumienia, które zresztą bardzo pielęgnuje mój mąż, przypominając mi, że płacimy za tę domenę co roku, całkiem nie moje pieniądze, a ona w ogóle nie istnieje. W związku z tym, jeśli pytasz mnie, gdzie można znaleźć w internecie. Głównie na Facebooku. Tu I tam, chyba, tak, nie? tak. Na Facebooku na pewno tak. To jest też taka platforma, która pozwala mi się kontaktować z, ze słuchaczami i słuchaczkami. Spotkałem się już w moich doświadczeniach z taką drogą od filozofa do kreatora, do twórcy. Ale powiedz mi, jak to u ciebie było? Hmm. Jak znalazłaś się w radio, jak znalazłaś się w literaturze w ogóle? Wiesz co? Jak się znalazłam w radio? Zupełnie nie miałam takich planów. Literackich planów też zupełnie nie miałam. W ogóle nie miałam planów dziennikarskich. Szłam na filozofię, twardo, w ogólniaku. Chociaż w szkole podstawowej, kiedy kończyłam tę szkołę, moja nauczycielka, pani Maria Ryczywolska, wręczyła mi. Prywatną książkę od siebie. To nie była książka kupiona na tak zwany koniec roku dla tak zwanych dobrych uczennic, tylko to była jej bardzo prywatna inicjatywa. I w tej książce było napisane, że Grażynko, jestem przekonana, że będziesz kiedyś świetną dziennikarką. I no to było bardzo, bardzo dawno temu. No, że to zabrzmieć śmiesznie, ale ja wróciłam do domu i zapytałam rodziców. To taki dziennikarz, dziennikarka. Pojęcia nie miałam. Specjalnie się tym dziecko po prostu nie interesowało. Dowiedziałam się, kto to taki. Poszłam do liceum, w którym stanowczo postanowiłam studiować filozofię. No i, no i, no i poszłam na tę filozofię. Czekaj, próbuję sobie przypomnieć, żeby się całkiem nie pogubić. Skończyłam filozofię na UMCS, chociaż zdawałam na nią do Warszawy. Wspólnie zresztą egzamin pisałam w tej samej sali, nie znając ich wtedy, z Markiem Kamińskim, Januszem Balikotem, jesteśmy ten sam rocznik. Los chciał, że trafiłam do Lublina. Skończyłam filozofię i nie bardzo wiedziałam, jaki jest mój plan na życie, oprócz tego, że chciałam żyć ciekawie. Czyli były jakieś takie Cechy, które sprawiały, że jako dziecko wykazywałaś tendencję ku tej właśnie dziedzinie. Ciekawe, co to było. Gdybym teraz spotkała Marię Ryczywolską, na pewno bym ją o, tym, o to zapytała, bo ja nie wiem, pojęcia mieć nie mogę, co ona takiego dostrzegła we mnie, że widziała mnie w tym zawodzie. Zresztą muszę Ci powiedzieć, że ja w ogóle o tej dedykacji później zapomniałam. Ja tę dedykację znalazłam jakiś czas temu. Podczas jednej z przeprowadzek, kiedy pakowałam książki, i trafiłam na tę książkę, otworzyłam i przeczytałam tę dedykację. I wtedy przypomniałam sobie całą tę sytuację. Czyli to w podświadomości gdzieś ci tkwiło zupełnie. Bardzo przez możliwe, lata. bardzo możliwe, że Pani Maria naznaczyła mnie na ten zawód. Tak, tak. To jest bardzo to ciekawe, co ty mówisz, że, że jesteśmy. Zaprogramowani. Zaprogramowani. Ja się tylko na przykład bardzo cieszę, że się nie dałam zaprogramować takiemu innemu doświadczeniu zawodowemu z mojego dzieciństwa. Mianowicie słuchałam kiedyś rozmowy moich rodziców i dziadków. Oni nie myśleli, że ja podsłuchuję. Zresztą oczywiście słyszałam tylko przez przypadek, i nagle usłyszałam takie słowa: A, nasza grażynka, to tam pewnie będzie lekarką. A może architektem? No i Grażynka o tym, kto to jest lekarka, wiedziała, ale kto to jest architekt, nie wiedziała. Ale się dowiedziała od dziadka, że to jest ktoś taki, kto rysuje na papierze domy, a później, według tego rysunku, kto inny stawia te domy, a później ludzie mieszkają w tych domach. Bardzo przejęłam się tą sprawą. Atrakcyjne dla dziecka chyba. Bardzo, natychmiast poszłam rysować domy, no bo trzeba się było jakoś do tego życia zawodowego przygotować. Uznałam, zawsze byłam bardzo porządnica pod tym względem. I e, wpadłam w czarną rozpacz, dlatego że te domy wychodziły mi krzywe. No, byłam mała, nie potrafiłam narysować prostej kreski. I taką mnie e, zobaczyli moi rodzice, zapłakaną. Rozszlochaną, prawie rozhisteryzowaną nad kartką papieru, zalaną łzami, na której rysowałam krzywe domy. No sprawa się oczywiście wyjaśniła. Oni mi wtedy wytłumaczyli, że to, jak to działa, że trochę inaczej, że jakbym bardzo chciała, to, to musiała się jeszcze bardzo długo uczyć, ale na pewno nie teraz. No i jakoś ta architektura mi wyparowała z głowy. Na szczęście z tyłu głowy nie została. A jak odbyło się lądowanie w radio? Przez teatr, na studiach. Ja zawsze bardzo lubiłam teatr. Wychowywałam się w Hełmie, w którym nie było teatru. To było też miasteczko, do którego wtedy nie przyjeżdżały żadne teatry. W związku z tym moi rodzice wykazywali się dużą, bardzo luzacką postawą, bo pozwalali mi jeździć na przykład do Warszawy na przedstawienia. Zresztą dziwne, jeździłam do Warszawy na przedstawienia. Nie, nie, nie jeździłam. Do Lublina. Nie znałam teatru lubelskiego. Poznałam ten teatr dopiero jak tutaj przyszłam na studia. No i właśnie jak przyszłam na studia, to zaczęłam odkrywać nie tylko teatro ale także te wszystkie teatry wtedy alternatywne, które w tym mieście działały. No ale też byłam zachwycona, bo okazało się, że tutaj przyjeżdża bardzo wiele teatrów, więc właściwie nie wsiadając do pociągu, niemal dzień w dzień mogłam, a właściwie wieczór w wieczór, spędzać w teatrze. I pewnego dnia zobaczyłam ogłoszenie w gazecie, że jest organizowany konkurs na recenzję teatralną. I ja ten napisałam tę te recenzję. Pamiętam nawet z jakiego przedstawienia. To było scenariusz dla trzech aktorów, który później jeszcze w swoim życiu widziałam powielokroć. Ba Prowadziłam po jednym ze spektakli rozmowę z autorami, bo ten spektakl jest grany od kilkudziesięciu lat. Natomiast wtedy, pamiętam, napisałam recenzję krytyczną. Dziś jestem absolutnie zakochana w tym przedstawieniu, ale ja teatr uczyłam się całkowicie po omacku. Na wyłącznie przez własne, małoletnie, nieświadome wielu spraw doświadczenie. No i wygrałam ten konkurs. I, Robercie, szanowni państwo, jest to pierwszy i ostatni konkurs, jaki wygrałam. Zresztą byłam kiedyś, któż z nas nie był, niech pierwszy rzuci kamieniem u wróżki. I ona mi powiedziała: dziecko, wszystko ciężką pracą, żadne totolotki, żadne spadki, żadne konkursy, po prostu zupełnie nie masz tego zapisanego w gwiazdach. No ale ten jeden jedyny konkurs udało mi się wygrać. I Artur Borkowski. No, ale zdecydowanie to był konkurs, który można powiedzieć, zmienił. On mnie ustawił. Mhm. Tak jest. Bo Artur nie nieżyjący już dziś, wtedy dla mnie redaktor Artur Barkowski, którego właśnie w tym momencie jako studentka poznawałam, zrobił ze mną wywiad do kuriera. I ten wywiad się ukazał. Ktoś mi nawet niedawno przysłał skan z, z tej gazety. I gdzie ja tak z taką wielką pasją opowiadałam o tym teatrze. Bardzo byłam patetyczna i bardzo pretensjonalna, no ale no, taka byłam w tym momencie mego życia. I ten wywiad się ukazał ze zdjęciem, i wyobraź sobie, Robercie, zadzwoniła do mnie lubelska telewizja. Nie miałam pojęcia o istnieniu w Lublinie telewizji, bo naprawdę studiując filozofię, masz. 100 milionów ciekawszych rzeczy do robienia, niż interesowanie się tym, czy w tym mieście jest regionalna telewizja, czy regionalne radio. Zwłaszcza, że mieszkałam na stacji, w której e, prawie wszystkie pokoje wynajmowali ludzie z mojego roku. W związku z tym, sam sobie wyobrażasz, dyskusje do świtu, no, sympozja. Tak, jest, to, to były naprawdę cudowne studia. No i państwo, panowie, mnie z tej telewizji zaprosili. Mniejsza nazwiska. Przeszłam te próbne eliminacje, posadzili mnie przed kamerą i powiedzieli na koniec, że się ze mną skontaktują. Co dzisiaj, zawsze sko tak mówię. co właśnie dzisiaj wiem, że zawsze się tak mówi. Ale wtedy pomyślałam sobie, no to się skontaktują, ale nie dam im telefonu, prawda, znaczy na tę stację, bo komórek jeszcze wtedy nie, nie było. Więc poszłam tam któregoś dnia, żeby zapytać, co się dzieje? Co się dzieje? I oni mi powiedzieli, że na tych zdjęciach to wypadłam bardzo dobrze, ale jedna rzecz niestety mnie dyskwalifikuje do pracy w telewizji. Mianowicie głos. O, no to się poznali. No więc, widzieć. no więc, jak nie, to nie, trudno. Ale nie, panowie byli bardzo mili, bo powiedzieli, że tu za rogiem. Radio jest. Tak. Więc w telewizji głos nie bardzo, ale w radio przejdzie, tak? krótko no, mówiąc. No to była bardzo taka jakaś skomplikowana, dziwna sytuacja. W każdym razie trafiłam do radia, trafiłam przekraczając ten próg na Janusza Łuczkowskiego. To też był genialny przypadek, bo to jeden z moich dziennikarskich mistrzów. No i jak przyszłam, to już nie wyszłam. Czyli to nie jest spełnienie dziecinnych marzeń jakichś twoich? Nie, zupełnie nie. Znaczy wiesz, no ja miałam takie przykody. Lubię te historie opowiadać na spotkaniach z dziećmi, bo wiem, że one mnie rozumieją. Wierzę, że ty też mnie zrozumiesz. Jak byłam mała, to byłam przekonana, że w radiu siedzą krasnoludki i opowiadają różne historie. Ja nie słuchałam wtedy radia, tylko dziadek słuchał radia i ja widziałam go, jak słucha. Ale dziadek to była też ta osoba, która zmyślała. Dla nas, wnuczek, bajki. Mówię, zmyślała, bo opowieści były kompletnie od czapy. Babcia po prostu bardzo się denerwowała, jak słyszała, co dziadek opowiada wnuczkom. I ja jakoś pokojorzyłam te fakty, że tu dziadek nad tą skrzyneczką, która coś mówi, a potem on mówi do nas te opowieści. I byłam pewna, że to te krasnoludki tam działają. No i. Nawet rozkręciłam kiedyś radio, żeby zobaczyć, czy są tam, czy nie, ale ich nie było. I teraz, jak po latach wróciłam do tej historii, to moja siostra mi uświadomiła, że tak naprawdę to, to jest właśnie dokładnie spełnienie tamtej sytuacji. Do końca nie wiedziałam, co tam siedzi w tym radiu, nie uwierzyłam tym śrubkom, które zobaczyłam. Ale to naprawdę to się wszystko działo nieświadomie. Teraz dopiero zaczynam łączyć fakty. Tworzenie za pomocą słów wydaje się chyba takie najbardziej demokratyczne i można powiedzieć najbardziej niskonakładowe w porównaniu z innymi dziedzinami, prawda? Co Bo masz wystar na myśli? No Wystarczy, no każdy z nas przecież posługuje się językiem na co dzień. Kartka wystarczy, ołówek i już, prawda? No ale na czym polega ta trudność? W tworzeniu? Mhm. W pisaniu, w mówieniu, w pisaniu, w tworzeniu generalnie jakichś literackich form. Tak się waham i zastanawiam, bo tutaj jest bardzo dużo różnych wątków, których ja nie mam przeanalizowanych, bo ja jestem w tym kiepska. W, w naszym związku to mój mąż jest osobą, która świetnie analizuje, układa i tak dalej, natomiast ja mam z tym poważny kłopot. To jest tak jak, to znacząc się już tego nauczył, ja się natomiast analizować jeszcze nie nauczyłam, jak myśmy się poznali z Bolesławem, to jak ja mu mówiłam, Bolesławie, błagam cię, nie jedz już tej pizzy z Sainsbury's, ugotuj sobie makaron i polej olejem. Pan mówił, gotuj makaron, gotuj makaron. A jak się gotuje makaron? Więc ja mu tłumaczyłam, że należy nalać do garnka wodę i tak dalej, i tak dalej. I ja widziałam, jak u mojego super inteligentnego męża oczy się tak otwierają, otwierają. I widziałam, że mu tam w głowie zupełnie nie styka. Że on tego nie, nie jest w stanie ogarnąć. Nie pojmuje. No te to, obwody nie działają. Nie, te obwody nie działają. Więc u mnie nie działają te obwody do takiej. do cyferek, o, tu w ogóle kompletna noga, i do analizy, do takiego właśnie racjonalnego wyprowadzenia ze swojego doświadczenia pewnych wniosków. No więc spróbujmy teraz coś z tym zrobić. Jeśli chodzi o to, czy w radiu to, co ma być powiedziane, jest napisane. To Jeśli chodzi o bajki, które piszę, no to oczywiście tak, bo aktor musi dostać tekst. Jeśli chodzi o słuchowiska, to oczywiście tak, bo moi aktorzy i moje aktorki muszą dostać tekst i to nawet dużo wcześniej, żeby mogli sobie popracować, zanim przyjdą na nagranie. Jeśli chodzi o program, to um, zasada jest taka, że ja się bardzo, bardzo przygotowuję do programu i rzeczywiście mam do niego sporo notatek. Ale ja z tych notatek nie korzystam, dlatego że. Ale to też tłumaczę zawsze swoim studentom i studentkom na dziennikarstwie, że jeżeli wasz gość przyjdzie do studia z kartką to mu trzeba zabrać. To mu trzeba zabrać. No chyba, że wpadnie w panikę to mu nie zabierajcie, ale odsuńcie ją, dlatego że gość z notatkami będzie się bardzo trzymał tych notatek. Bez względu na to, o czym będzie rozmowa, to on będzie starał się nawiązać do tego, co ma przygotowane. Straci to na autentyczności, krótko mówiąc. Zupełnie, dlatego że jeżeli ja zaczynam o 7 rano w niedzielę program i mam naprawdę poukładane, co chcę powiedzieć, jak chcę powiedzieć i tak dalej, a później pierwszy telefon i w ogóle jest inna bajka. O co innego chodzi? Wprowadzona jest inna atmosfera. Dzieją się inne sprawy. Albo na przykład idę do radia. Uwielbiam zresztą te niedzielne, poranne spacery, bo miasto jest no, takie właśnie na miarę i człowieka, i drzewa, i ptaka, i każdy ma swoje miejsce. Później to my się zaczynamy panoszyć, znaczy mówimy y, ludzie ze swoimi najważniejszymi sprawami na świecie, a niedzielny poranek o świcie w okolice godziny szóstej to jest naprawdę to. No więc idę i tak obserwuję jeszcze ten świat. Mam w głowie oczywiście i na kartkach plany na niedzielny poranek w radiu, po czym nagle tu coś przeleci, tam coś zabrzęczy, tam coś spadnie, tu coś zapachnie. Więc wchodzę do studia i zaczynam od tego, nie od tego planu, który układałam sobie przez cały tydzień. Mhm. Tak, także odpowiedź na to pytanie, czy. Jest coś zaplanowane i napisane. Kiedy siadam przed mikrofonem, brzmi tak. I w ogóle z tego potem nie korzystam. Ale to zostaje na pewno. Tak. Gdzieś w głowie. Tak, tak absolutnie. ściągawki tak. takie, jak robimy ściągawki, to się uczymy wtedy. Tak, tak. Ale ja bardzo lubię jak mnie prowadzą moi słuchacze, bardzo. Bardzo lubię jak mnie prowadzą ich nastroje, ich zapach w kuchni, ich widok z okna. To wprowadza pewną atmosferę i ja lubię za tym podążać. A z kolei jeśli chodzi o pisanie, pisanie inne niż to radiowe, to lubię, że jak mnie za rękę bierze słowo i prowadzi. Więc też nie mam planu. Nie mam planu, kiedy moi czytelnicy, czytelniczki mówią często, że. A I mój mąż też lubi bardzo tak mówić, że on jest zawsze zaskoczony zakończeniem. To ja zupełnie szczerze mówię, ja też. Bo zaczynając jakąś opowieść, nie wiem, dokąd mnie ona doprowadzi. To trochę się wiąże z moim następnym pytaniem, bo chciałem wrócić parę lat wstecz do tekstu, który napisałaś do mojego albumu, za co nieustająco dziękuję. Wiatr miejski. Powiedziałaś wtedy, że im krótsza forma, tym trudniej się pisze. Dlaczego tak jest? No, dlatego, że w krótkiej formie nie może się pojawić żadne nie tylko zbędne słowo, ale też żadna wywoływana przez to słowo emocja, żaden obraz, który to słowo wywołuje. Jeżeli tego jest dużo więcej, to to się zupełnie w naszej wyobraźni, w naszych odczuciach odkłada. Natomiast krótka forma no, jest czymś, co cię musi. Poprowadzić tak jeden do jednego. Jak i dokąd pojęcia nie mam, ale, ale tak, to jest skracanie tekstu to jest coś, co bardzo y, lubię, co bardzo szanuję, co bardzo lubię też w innych tekstach, ale też pracując nad tym, wiem, że to wymaga mm, najwięcej mm. uwagi. I jaki jest proces twórczy, tak powiedzmy? Przychodzi taki ja i mówi: Słuchaj, napisz mi tekst do tego i do tego. Trzeba, żeby to miało, nie wiem, pięć stron. Mhm. I jak się zabierasz za to technicznie po kolei? Jak ja się zabieram za to? No i w przypadku tego tekstu to oczywiście zaczęłam od twoich zdjęć, które i tak znakomicie znałam, ale porozkładałam je sobie na dużym stole. Mam bardzo taki duży stół i wędrowałam sobie po tym mieście. W ogóle bez żadnego myślenia o tym, o czym to będzie, jak to będzie. Co chcę powiedzieć, o co chodzi w tych zdjęciach. Nie. Pozwoliłam sobie na takie wędrowanie po mieście, jak zazwyczaj wędruję po nowych przestrzeniach. A to był dla mnie inny lublin, bo to był lublin, który zobaczyłeś ty. W związku z tym poprowadziłeś mnie swoją drogą. Takie chodzenie po mieście, takie flanowanie, właśnie, czyli bez, bez konkretnego celu, jest moim ukochanym sposobem podróżowania i tak Chodząc po tym moim stole, zatopiłam się w tym mieście. A później poszłam spać. A później, kiedy wstałam, napisałam pierwsze zdanie. I ono już było przewodnikiem po dalszym ciągu. Dalej to już się pchały te wszystkie dachy, dymy, szaliki. On, już trochę nawet nie bardzo wiedziałam, jak je ogarnąć, bo one wszystkie przyszły na raz. Czyli znowu wracamy do tego wykorzystania, do dostępu do podświadomych jakichś zasobów, bo jednak sen właśnie powoduje, że ta nasza podświadomość się z nami jakoś tam komunikuje. Być może, ja nie jestem pewna, co mi się śniło tej nocy, zanim zaczęłam pisać twój tekst, ale na pewno pomógł mi też poranny prysznic. Bo moment wchodzenia, a właściwie wychodzenia z prysznica, to jest ten moment dla mnie takiego olśnienia. Ja mhm. wtedy w, wtedy przychodzą do mnie, chciałam powiedzieć, wymyślam, ale to absolutnie nieprawda. Wtedy przychodzą do mnie pomysły na różne rzeczy. Być może pod też przyszło do mnie, tego już nie pamiętam, pierwsze zdanie do Twojego opowiadania. Czyli, krótko mówiąc, nie jest to metodyczna praca, a Słuchanie właśnie głosu, który się pojawia, i to rzeczywiście chyba tak jest w bardzo wielu przypadkach, i słyszałem też o takich metodach, właśnie pobudzania kreatywności, że, że, w, że te pomysły, po prostu trzeba sobie coś w głowie poukładać, a potem o tym zapomnieć, odpuścić i czekać aż w jakichś takich codziennych naszych działaniach. Przyjdzie coś do na nas. Jeszcze z tym układaniem w głowie, to ja bym się jednak do końca, jeśli o mnie chodzi, nie zgodziła, dlatego że tekstów, które piszę, nie układam sobie w głowie. Zdarzyło mi się to parę razy, i, i te przypadki się nigdy nie ukazały na piśmie. Mianowicie zdarzało mi się, że układałam sobie w głowie pewną, pewne historie, które wydawały mi się. Nawet dość atrakcyjne. Przez chwilę. Wpada, nie, cały, cały dzień nawet czasami. A, o, o, no to nawet strasznie czasami długo. cały dzień. I kiedy wracałam do domu, wszystko to dalej miałam w głowie. Pewne pomysły formalne, no naprawdę. Tylko brać i zapisywać. No i siadałam nad kartką papieru, a później przy komputerze. I w tym momencie okazywało się, że ta historia już została powiedziana. Ona już zaistniała. W mojej wyobraźni ja już ją sobie ułożyłam. A nie można istnieć dwa razy. Mhm. W związku z tym nie byłam w stanie jej zapisać. Próbowałam, ale to się nie kleiło. Zupełnie się nie kleiło. W związku z tym teraz, nawet jeśli do mojego rozumu, któremu bardzo. No, przepraszam, cię, rozumie, no, któremu może nie do końca ufam, jeżeli nawet przychodzą tam różne bardzo, Mądre rzeczy i mówią tak, 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 a potem będzie to, i zobaczysz, zobaczysz jaka to będzie opowieść, to yy, bardzo nie zagłuszam, mu? tak? Mm. Uh -huh. Może źle się wyraziłem, bo mówiąc poukładać, miałem na myśli raczej powkładać, nie? czyli tak jak ty mm -hmm. mówisz, że włożyłaś do głowy te zdjęcia i coś do tego yy, ten komputer później. Oddał ci podświadomy. Tak, to znaczy ja, ja właściwie tylko mam taką wątpliwość, że nie wiem czy włożyłam te zdjęcia do głowy. Ja nimi jakoś przesiąkłam. A, a co przesiąkło bardziej? Czy głowa, e, czy, czy krtań na przykład, czy serce? Zresztą zobacz, gdzie jest krtań, za pomocą której człowiek mówi. Jest pomiędzy sercem tak. a głową, prawda? W związku z tym nie można wywyższać jednego lub drugiego. Sposobu komunikowania się ze światem. Właśnie, jest po środku. Twórca, który posługuje się słowem, tak jak ty, wywołuje u odbiorcy obrazy. A twórca wizualny wywołuje myśli, czyli słowa, nie? Czyli można powiedzieć trochę tak w dwie różne strony, ale jeden i drugi chce wywołać emocje i refleksje. Mm -hmm. A jakie ty chcesz wywoływać emocje i refleksje w swoich dziełach? Znowu się waham nad odpowiedzią, bo nie wiem, czy potrafię to nazwać. To znaczy, chciałabym, żeby. To wywołało uh -huh. refleksje, emocje i tak dalej. Natomiast na pewno nie chcę mieć założenia, jakie one mają być. Nie, nie, to by była szpycha z mojej strony. Poza tym to jest kompletnie ani niemożliwe, ani niepotrzebne. No, bo to cała uroda tego świata polega właśnie na tym, że każdy ma swoje. Swoje bagaże, swoje wędrówki, swoje doświadczenia, z którymi spotyka się z moimi wrażeniami, doświadczeniami, słowami i tak dalej. A co się z tego rodzi? Nie wiem. Lubię wiedzieć, jak mi czasem ktoś opowiada, bardzo lubię. No bo słuchacze, jak do ciebie dzwonią, o, to mówią bardzo. bardzo czasem emocjonalnie i osobiście. Bardzo tak. Jeszcze bardziej emocjonalne i osobiste telefony bywają poza anteną, bo są bardzo intymne i nawet nie byłabym w stanie wyobrazić sobie, jak na przykład moja krótka rozmowa na temat nie wiem, jakiejś wystawy zadziałała na pewną panią Annę, także Zmieniło to jej życie. Dowiedziałam się o tym po latach, kiedy ona mi o tym opowiedziała, bo przyszła do mnie, żeby mi to opowiedzieć. Także to cudowne, że ja nie wiem, jakie emocje wywołuje, bo pewnie, jakbym wiedziała, jak to zadziała na panią Annę, to bym się słowem nie odezwała. Tak, mając przyduszona, niewolona odpowiedzialnością po prostu za te słowa. W związku z tym. Ja, oczywiście to banalne, co teraz powiem, ale jak każdy z nas wypowiadając słowo, wszystko jedno, czy teraz, czy w radiu, czy do męża przy śniadaniu, czy do koleżanki w pracy, no, ma poczucie tej odpowiedzialności, prawda? Ale jakie? Co za sobą to słowo poniesie? No właśnie, mówiłaś o tym, o tej odpowiedzialności za słowo. Odbierając nominację do mistrza mowy Polskiej. właśnie o odpowiedzialności za każde słowo, i stąd też może pociągnijmy ten temat, na czym ta odpowiedzialność polega twórcy za słowo, za dzieło, za, za postawę, którą jednak prezentuje, prawda? Bo, bo twórca też pokazuje swoją postawę innym. Aż tak, oczywiście, że tak. Tak, zasłuchuję się te Twoje pytania, Robercie, im przesyłam matko, kochana. Jak ci moi rozmówcy muszą mieć trudno. <grybujesz> Czyli jednak odkrywcza będzie ta rozmowa? Na o, dla mnie bardzo. Porozmawiajmy o odpowiedzialności. No dobrze, ja wolę słuchać, chyba na, niż sama produkować odpowiedzi na takie poważne i bardzo intensywne pytania, ale spróbujmy. To w teatrze, chyba dostrzegłem pierwszy raz, siedząc na widowni i słuchając reakcji. Publiczności, że nagle napisałam jakieś zdania, a publiczność na nie reaguje w tym miejscu tak, a w tym miejscu inaczej że ja ich jakoś prowadzę, prawda? Nie taki był mój plan. Ja wiem, że wiem, że są twórcy, którzy potrafią sobie założyć, że w tym miejscu publiczność się będzie śmiała, a tu płakała. No, ja niestety nie mam tego daru, nie potrafię tego zrobić, więc obserwowałam to z wielką radością i z wielkim zdziwieniem, a potem właśnie z wielką tremą, bo zdawałam sobie sprawę, że oni poniosą to, co teraz słyszą, i te emocje do domu, i to, co ja im dałam w tym momencie, oddadzą. Być może psu na ulicy, być może sąsiadowi, być może komukolwiek innemu. Ja też na przykład widzę, jak się uśmiecham do kierowcy, który się zatrzymał na pasach z piskiem opon i wściekły, że jestem na tych pasach, a on przecież się spieszy. Ja mam zwyczaj na ułamek sekundy się zatrzymywać, odwracać i uśmiechać do tej osoby zresztą raz w życiu uratowało mi to życie, ale o tym może za moment. I widzę jak niechęć tej osoby tak się kończy. No, czasem nawet się od uśmiechnie, ale nie zawsze. Natomiast nie rusza z piskiem opon, tylko rusza powoli normalnie. I tak sobie myślę, że może się nie pokłócić dzisiaj z żoną. A może zdarzy się też coś innego. Mówi, Mnie pytasz coś miłego innego. Pytasz mnie o odpowiedzialność za słowo, ale myślę, że jest coś takiego też jak odpowiedzialność za gest. Sama bardzo często się na tym łapię, że jak zrobię coś nie najfajniejszego, na przykład, albo powiem coś nie najfajniejszego. No co, że ty, ty robisz przykład. takie rzeczy, to niemożliwe. No. To potem, wiesz co, za tym y, idę. Za, y, ten gest mnie pociąga. I tego dnia dzieją się już same nie najfajniejsze historie. No? Tak, także to działa nie tylko na innych, ale na nas też. Być może dlatego sobie w te niedzielne poranki, nie ustalając, ustaliliśmy, że nie rozmawiamy o sprawach, które y, no, nie są dobre y, dla nas. Zresztą, jak ktoś chce poszukać jak Och, wygląda to życie, naprawdę, to znajdzie o, je znajdzie, wszędzie. Tak. Natomiast my sobie rozmawiamy o tym, co, co miłe. I to było właśnie bardzo ciekawe, ciekawe dla mnie doświadczenie, jak zaczęła się pandemia. Ja oczywiście przychodziłam do pracy, szłam wtedy przez kompletnie puste miasto. I, no i właśnie tu oczywiście, że się przygotowywałam do programu, zwłaszcza pierwszego, jak zostaliśmy zamknięci w domach. Tylko, że ja wtedy nie wiedziałam, jaki będzie ten pierwszy telefon. I też nie wiedziałam, co z nim zrobię. To zresztą działo się dokładnie w tym miejscu, w którym siedzimy w tej chwili, tylko przy innych radiowych mikrofonach. Patrzyłam na kolegę realizatora, do którego w ogóle nie wychodziłam, bo też nie wiedziałam, jak się mamy zachowywać. Czy się mamy spotykać, dotykać, czy przez szybkę tylko, zdezynfekować czy, czy zdezynfekować się trzy, trzy razy. Po prostu niczego nie wiedziałam. Byłam kompletnie przerażona, siadając przed tym mikrofonem. I wiedziałam, że po drugiej stronie są kompletnie przerażeni słuchacze. I zadzwonił pierwszy telefon. Nacisnęłam tutaj guziczki i powiedziałam, tak, słucham. I potoczyła się normalna rozmowa o, o czymś miłym, o jakimś przypalonym mleku, czy o jakiejś piosence, czy o jakiejś książce, którą ktoś czytał. Ja weszłam oczywiście w to natychmiast. I telefony sypnęły się jak nigdy. Robertzie, Ludziom ulżyło. Kotki, po prostu w czasie pandemii ja normalnie mam dużo telefonów, ale wtedy to na dwie ręce i jeszcze widziałam, ile tych telefonów czeka. Wszyscy chcieliśmy rozmawiać. Potrzebowaliśmy kontaktu. Tak, ale po, potrzebowaliśmy rozmawiać właśnie nie o tym, o czym rozmawiali wszyscy, tylko o tym, co nas trzymało przy życiu. O książkach, o sąsiadach, o cieście, które się piecze. Słowo pandemia padło chyba dopiero w piątym tygodniu pandemii. Gdzieś tam, bo ktoś ciasto, chciałby upiec dla wnuczki, no ale z powodu pandemii. Tyle. Tak, i to jest właśnie też dodatkowa odpowiedź na Twoje pytanie, czy da się przygotować do końca do programu. Wracając trochę do tego, co mówiłaś, że w niedzielę idąc rano, chłoniesz pewną aurę tej drogi. Kiedyś powiedziałaś, że warsztat dziennikarza zaczyna się od ciekawości. I kończy się na ciekawości. To, to jest tak jak w kuchni mówią, jakie są trzy najważniejsze składniki w kuchni: to, że po pierwsze masło, po drugie masło, i po trzecie masło. Tak, zawodu dziennikarskiego nie można uprawiać po pierwsze bez ciekawości, po drugie bez ciekawości, po trzecie bez ciekawości. Oczywiście dochodzi do tego jeszcze mnóstwo innych rzeczy, to są przede wszystkim bezustanne studia. Ja się muszę ciągle czegoś nowego uczyć i uwielbiam to zresztą. Natomiast, tak, bez ciekawości nie ma, nie ma niczego. Takiej ciekawości bardzo prostej bardzo prostej. Teraz jestem pod wielkim wrażeniem prac Magdaleny Bakanowicz, które widziałam trzy razy wracając do Tate Modern, na jej wystawę w Londynie. I tam, między innymi, w filmie, który jest też prezentowany, oprócz jej abakanów, padają takie słowa: że abakanowicz właściwie zaczęła tę karierę abakanami, zadając sobie jedno proste pytanie, wynikające z ciekawości: A dlaczego, właściwie, tkanina, którą robię, musi wisieć na ścianie? No właśnie, a dlaczego? A dlaczego to ma wyglądać tak, a nie inaczej, prawda? No to są podstawowe pytania, które zadajemy, jeżeli chcemy być kreatywni. Tak? Dlaczego to jest tak, a nie inaczej? Czy, czy nie może być inaczej? I ta ciekawość przecież... Znaczy, sprawdźmy, podnieśmy do góry. prawda? Ona podniosła tę tkaninę i co z tego wyszło? Niebywałe rzeźby. Maria kirill mówiła dokładnie to samo, że za pracą naukowca, za odkryciami naukowca, za noblami wreszcie, stoi dziecięca ciekawość. A dlaczego to tak ma być, a nie inaczej? Prawda? Ja bardzo lubię wierzyć ludziom, ale jednocześnie lubię też brać ich słowa i tak sobie troszeczkę okręcić dookoła, żeby zobaczyć, jak one działają. Bo, może jak je okręcić i zobaczyć, z drugiej strony, to okaże się, że brzmią zupełnie Inaczej. Ja też pisząc, kiedy bawię się czasem językiem, na co zresztą nie ja zwróciłam uwagę, ale to bardzo mi się podoba to odkrycie, bo jak mówię, nie, ja nie potrafię analizować i racjonalizować do końca tego, co robię, ale rzeczywiście bawię się dość intensywnie słowami w tekście, bo wtedy mi wychodzi, wychodzi, że tak brzmiące słowo w innym kontekście może znaczyć coś zupełnie innego. Przejdźmy do tego bawienia się słowem, może na chwilę. Jatymy. Co to takiego są jatymy? Ja, tymy to ja nie wiem dokładnie, co to jest, dlatego że ja odbyłam bardzo długą rozmowę z Łukaszem Janickim. Miałam wtedy dużo czasu, bo siedziałam na lotnisku. Samolot przyjechał za wcześnie, a mąż przyjechał za późno, więc przez co najmniej godzinę rozmawialiśmy o tym, a to było tuż przed wydaniem tej książki Łukasz Janicki, to redaktor tej książki. Bo Jatymy to jest tytuł książki. Tak, Bo jeszcze to... powiedzmy, dla a, tych, tak, którzy nie wiedzą, że tak. Jatymy to jest tytuł książki. I... napisanej przez Grażynę Lutosławską. Tak jest. I ja pytałam panie Łukaszu, ale ja co to jest? Jaka to jest forma, niech mi pan powie, bo być może kiedyś mnie będą pytać. A ja nie wiedziałam. Ja napisałam po prostu zbiór krótkich tekstów. Pisałam je zresztą przez całe lata. Ta cieniutka książeczka powstawała naprawdę bardzo, bardzo wiele lat. I pan Łukasz Janicki mnóstwo definicji tam podał. Ja już nawet nie wszystkie pamiętam, ale, ale naprawdę mnóstwo. Ale ja jakoś nie wydawało mi się, że którakolwiek z nich do tego pasuje. Później jeszcze Maciek Tuora opowiedział mi, że to na pewno jest, to po prostu jest flash fiction. W związku z tym nie ma się co zastanawiać i kombinować dalej. A Bogusław Rublewski, redaktor naczelny Akcentu powiedział, że to jest po prostu nowa forma literacka. Tak. tym. jeden jatym. Jeden jatym, dwa jatymy. Tego się będę trzymać. I o czym są jatymy? Jatymy są o nas, czyli o mnie, o tobie, o tym, kiedy jesteśmy w relacji, albo kiedy nie wchodzimy w relacje, jakie są tego skutki. O tym, że jeśli w te relacje nie wchodzimy, to tracimy coś, co jest istotą naszego człowieczeństwa. Ja napisałam też taką książkę dla dzieci. Pepe i Melek na Tropie. I to jest taka książka, która już po napisaniu, jak się okazało, jest właściwie pierwszą częścią Jatymów. Dlatego, że w tej książce też chodzi o to, że w momencie, w którym nie odnajdujemy się w relacji z drugą istotą, z drugą osobą, to, to nas nie ma. To znika nasze odbicie w lustrze. Bohater, pan Patyczak, książki dla dzieci rusza w świat, żeby to odbicie znaleźć. No siebie ja... znaleźć. znaleźć. Siebie, czyli siebie znaleźć, mhm. prawda? No może nie będę mówić, gdzie znajduje swoje odbicie, ale ostatecznie je znajduje. Ale to jest książka o relacjach. I ja, ty, my też. Ja, ty, my. Kiedy jest ja, kiedy jesteś ty. Dlaczego nie ma mnie bez ciebie? No właśnie. Albo dlaczego nie mamy? Mhm. Ja bardzo polecam tę książkę. Nie wiem, czy ją można jeszcze nabyć gdziekolwiek. Pewnie tak. Trzeba szukać w internecie, na pewno się znajdzie. Dla mnie one mają takie oddziaływanie, szukałem słowa kojące mi przyszło do głowy. I rzeczywiście, tak jak mówisz o tym, co robisz, to przewija się to, że. To, co nawet na ulicy mówiłaś, co ci się przydarzyło na pasach, że ty starasz się jednak koić to, co się dzieje wokół. Nie? Wiesz co, tak, bo ja tego też potrzebuję. Ja tego po prostu potrzebuję. Zbyt często trafiamy na kolce rozmaite, kolce spojrzeń, kolce słów, no nie wiem, kolce zachowań. Więc ja, ja potrzebuję czasem się. Pogłaskać. Więc dlaczego nie mogę pogłaskać też tego pana, który wilczo na mnie patrzy, prawda? Wspomniałam wtedy o tym, że to uratowało mi życie, bo faktycznie to, że się zatrzymałam na ułamek sekundy, bo ja się nie zatrzymuję na długo, sprawiło, że samochód, który wyprzedzał samochód, który stanął, bardzo szybko jechał, otarł się o mnie, ale mnie nie, nie walnął. Ten samochód skręcił, wypadł z niego mężczyzna, i teraz, no właśnie, jak, jak się nawzajem traktujemy? Ja byłam przerażona nie tym, że on mnie mało nie zabił, tylko tym, że on teraz będzie na mnie krzyczał. No, bo przecież oczywiście to pe no, pewnie wina, tak. będzie moja wina, tak. nie? I jakie było moje zaskoczenie, kiedy mężczyzna po prostu prawie płacząc zaczął mnie przepraszać, mhm. że dopiero teraz zdał sobie sprawę, co, co on zrobił, zrobił mhm. tak. No, a, a mnie uratował ten gest z uśmiechu do poprzedniego kierowcy. No tak, to nas uratuje. Może, Może. taki dobry gest Może. do kogoś. Hmm. Przy pisaniu jatymów i innych tego typu dzieł odczuwasz takie poczucie zabawy tym słowem, czy to nie jest raczej zabawa? Wiesz co, pisanie to na pewno nie jest zabawa. To nie ma dwóch zdań. Natomiast, ponieważ jest to, tak jak już mówiłam, pisanie niewyspekulowane, to, to często się potykam o jakieś słowo, przelewam je na papier, potykam, bo ono wydaje mi się, że brzmi jednak zdecydowanie dziwnie, a dopiero za chwilę przyglądam się i widzę, że, że nie, że właśnie nagle zobaczyłam zupełnie inne, inne znaczenie całej tej sekwencji. Więc nie nazwałabym tego zabawą, a raczej pozwoleniem sobie na to, żeby one wymykały się. Spod kontroli. Spod kontroli. Tak, to dobrze powiedziane. Tak, ja ich nie kontroluję. To prawda. Pepe i melek na tropie, bajki od rzeczy, jakarni Dobek ratowali świat. To książki dla dzieci napisane. Prawda? Lubisz pisać dla dzieci? Tak, to są książki wydawane jako książki dla dzieci. Natomiast doskonale wiem, że mają bardzo wielu dorosłych słuchaczy. Wiesz, co to. Czy ja lubię pisać dla dzieci? Lubię pisać dla dzieci, dlatego że wtedy więcej mi wolno. Bardziej mogę tam. Nie być kilkudziesięcioletnią kobietą, którą obowiązują pewne. kanony. kanony, tak. I z jej punktu widzenia patrzeć na świat. Nie potrafię inaczej. Parę razy próbowałam pisać teksty dla dorosłych, i to są nieudane teksty. Natomiast dokładnie ten sam wniosek to, ta sama ulga po, po wypisaniu czegoś yy, jest, kiedy powstaje książka adresowana teoretycznie dla dzieci. Bo tam mogę się patrzeć na ten świat, jak, nie wiem, koń, mysz, szczelina w podłodze. Zresztą coraz bardziej zdrabniam. W ostatnich moich opowieściach już mówi nawet nie tylko stary kawałek drewna, ale próchno z tego kawałka drewna. Moja siostra, która jest moją pierwszą redaktorką, śmieje się, że. Kolejni bohaterowie to będą kwanty i kwarki, i że ona już tego nie ogarnie. Rzeczywiście daje żyć wszystkim drobinom na tym świecie. No weź książkę dla dorosłych. Tak napisz, prawda? Przecież zaraz ci powiedzą, że, że, to nie, że to nie tak, że drobiny nie mówią, że jak może mówić rąbek spódnicy. No przecież to nieprawda. A dla młodego czytelnika, to jest po prostu taka sama rzeczywistość, jak każda inna. Mhm. Ale ożywiając te przedmioty ożywiasz wyobraźnię. Swoją na pewno. No myślę, że i dzieci i dorosłych również. Tak, tak, absolutnie tak. To znaczy dorosłych mam nadzieję też. Dzieci nie mają problemu z wyobraźnią, dopóki się tej wyobraźni nie ociosa. Jest taka historia, którą pewnie gdzieś znalazłeś, bo uwielbiam ją opowiadać, ale opowiem też państwu króciutko, obiecuję. Siedzę ym... Prowadzę spotkanie z dziećmi po premierze mojej sztuki o krasnoludkach w Teatrze Osterwy i dzieci są z klasą, są też panie wychowawczynie I ja na początku spotkania pytam, czy są krasnoludki na świecie. No i jest cisza, więc powtarzam pytanie, czy uważacie, że krasnoludki istnieją? Po trzecim powtórzeniu... Bardzo grzeczne dzieci są mobilizowane przez panią nauczycielkę. No, dzieci, nie wstydźcie się, powiedzcie, że krasnoludków nie ma. I wtedy odzywa się jedna dziewczynka i mówi, jak nie ma. Są, wyobraźni. No więc rozumiesz, to, mnie taki sposób myślenia jest naprawdę bardzo bliski. Też niedzielę tych światów jakoś specjalnie. A jakie są Twoje idealne, wymarzone warunki do tego, żeby tworzyć? Wiesz co? Kiedyś pamiętam, o, właśnie przed tą sztuką o krasnoludkach. To było przed tą sztuką o krasnoludkach. To, była moje, to było moje pierwsze zamówienie na sztukę teatralną do prawdziwego teatru. Um, zamówił też to u mnie reżyser Krzysztof Babicki. Byłam tym bardzo przejęta. Wróciłam do domu i zadzwoniłam do takiej osoby, z której zdaniem się liczyłam, która zresztą też była osobą twórczą. I mówię, wiesz co? Chyba będę musiała wziąć na pół roku urlop z pracy i pojechać gdzieś, gdzie będę miała takie duże przestrzenie, żeby nic mnie nie rozpraszało. No, przecież muszę napisać sztukę. I usłyszałam w słuchawce śmiech. Teraz też bym się zaśmiała, jakbym sobie coś takiego powiedziała, albo na to czymś takim pomyślała, bo ta osoba mi powiedziała: Wiesz co, znajdź sobie jakiś w miarę cichy kąt w pokoju, tylko nie przy oknie, najlepiej miej przed oczami ścianę, żeby cię nic nie rozpraszało, i pisz. No wiesz, są wybitni poeci, którzy piszą po nocy w toalecie, tylko tam jest wtedy cisza i spokój, bo rodzina śni. I rzeczywiście, pisać tak naprawdę można w każdym miejscu. No może nie potrafiłabym w szkole, nie potrafiłabym, gdyby bardzo dużo osób mówiło dookoła mnie. Tak, takich sytuacji unikam, no bo w tym momencie mówią do mnie słowa, mówią moi bohaterowie. Więc ja tu muszę być w kontakcie. Tak, to uprzedziłaś moje pytanie następne, czyli w jakich okolicznościach, no właśnie, nie możesz tworzyć. Ale no to tak, tak, to jest właśnie dokładnie. Czyli tam. przebodźcowanie zdecydowanie szkodzi. Wiesz, tylko to zależy, jakie bodźce, dlatego, że na przykład zdarzyło mi się, że kilka opowieści ma swój początek właśnie w świecie, w którym znajdowałam się na moment i tam pisałam. Na przykład Helena Stanisław i reszta bazarkowych postaci, oni przyszli do mnie na lotnisku. Znaczy, ja wiedziałam, że mam zamówienie, mam pisać słuchowisko cykliczne, natomiast zupełnie nie wiedziałam na jaki temat, kompletnie. I siedziałam, bardzo lubię atmosferę lotniska. Bardzo lubię patrzeć na ludzi, którzy są wyjęci w tej chwili ze swojego świata, nie trafili jeszcze do następnego świata, więc są w takim zawieszeniu. Ja razem z nimi. I, 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 i lubię się zastanawiać, a kim ta pani jest, ta co tam siedzi z tymi waliskami, a jaką ma relację z tym panem, z którym, czy w ogóle ona z nim jest, czy też nie. A kim jest ten mężczyzna, który warknął teraz na dziecko i dlaczego na nie warknął, i tak dalej, i tak dalej. I w tym momencie przyszli do mnie bohaterowie. Wszyscy naraz? Tak, zdecydowanie wszyscy naraz. Nie, nie, nie wiedziałam, co się będzie dalej działo, ale wiedziałam, że spróbuję sobie właśnie wyobrazić, kim są, jak mówią, czego chcą w życiu jak się zachowują w małej, zamkniętej przestrzeni, czyli na bazarku. A na przykład Pepe i Malek na tropie, to była książka, która przyszła do mnie w ogrodzie. Ja nie mam swojego ogrodu tu w Polsce, ale, ale właśnie w Anglii mieliśmy wtedy taki malutki ogródek, a obok była ogromna posiadłość z któregoś tam wieku, do której przyjeżdżała jedna z moich ukochanych pisarek Beatrix Potter, ta od Króliczka, Piotrusia. I jak ja chodziłam po tym ogrodzie tej wielkiej rezydencji, to tak sobie myślałam, pff, też mi sztuka um, mieć pomysł na taki postacie z ogrodu, jak się ma taki ogród, prawda? No a potem wróciłam do tego swojego małego ogródeczka i w tym momencie uzmysłowiłam sobie, że pod tym moim takim dużo mniejszym krzewem też, też może siedzieć jakiś bohater, prawda? I tam, tam się zaczęły odcinki Pepe i Melka właśnie. Także przestrzeń na pewno ma wielkie znaczenie w tym, jak powstaje tekst i jacy jesteśmy przede wszystkim. No, ale to nie muszą być jakieś idealne warunki. I jak przychodzą takie pomysły, idee co z nimi robisz? Zapisujesz je, czy je po prostu obrabiasz w głowie i one już ci zostają? Nie, nie, w głowie nie obrabiam. Nie, zaczynam pisać od razu wtedy. Nie, nie, nie zapisujesz samej Pomysłu, idei, tak. Tylko od mm -hmm, razu zaczynasz mm -hmm, pracę. Tak, tak. I z reguły jest to też tak, że jak, no bo jakiś tam pomysł w głowie taki przynajmniej mglisty jest, prawda? No i on już idzie sobie precz najpóźniej na drugiej stronie. Dlatego, że już się to rozwija w zupełnie Popłynęło innym w kierunku, tak. Mhm. Mm a wracając do nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej, często gąszczą u ciebie sztuki wizualne. To się wydaje paradoksalne. No dlaczego, dlaczego radio w ogóle lubi fotografię na przykład? Bo lubi, mam takie wrażenie. Co ja ci powiem, że ja ostatnio zauważyłam, że. To jest nawet bardzo intensywna przewaga sztuk wizualnych. Ja zaczynałam od fascynacji teatrem, przychodząc do radia, i o teatrze chciałam przede wszystkim mówić. Później pojawiła się, doszła do tego też literatura. Natomiast sztuki wizualne, które nigdy nie były w kręgu moich zainteresowań, pojawiły się odrobinę przypadkiem, ale za to teraz tak mocno. Hej, pojawiły się przypadkiem, dlatego że zostałam wysłana na nagranie jako młoda dziennikarka do galerii i tak sobie nawet właśnie stając przed tymi obrazami, a później przed artystą, pomyślałam i tę myśl wyartykułowałam, że to trochę absurdalne. Jak my teraz będziemy opowiadać o tych obrazach w Radziu? I artysta, nie pamiętam kto to był, a szkoda. Powiedział mi wtedy, że jeśli już mówić w mediach o malarstwie, to tylko w radiu. Dlatego, że telewizja pokaże ten obraz, no ale to nie będzie moje wrażenie prawdziwe, prawda? Tak patrzy na ten obraz kamerzysta, dziennikarz, tak przekazuje ten obraz później realizator. Więc to nie jest prawdziwe oglądanie obrazu. Pisanie natomiast, no w ogóle nie ma nic wspólnego z, z byciem na tej wystawie, nawet jeśli ktoś, kto pisze, na tej wystawie jest i ją recenzuje, ale jest mniejsza możliwość uczestnictwa czytelnika. Natomiast w radiu, mówił mój rozmówca, jest doskonale. Ma pani mnie. Będziemy teraz rozmawiać. U źródła jest, tak. jesteś, krótko mówiąc. Będziemy rozmawiać, będzie słychać w moim głosie wszystkie. Zająknięcia, emocje. My pokażemy źródło. Skąd to wypłynęło? Skąd to wypłynęło? A jak wygląda obraz? No Ani w telewizji tego nie widać, ani w prasie tego nie widać, więc dlaczego miałoby być widać w radiu? Więc przez radio naprawdę nieźle się ogląda i obrazy. Wyobraźnia jest uruchomiona. I zdjęcia, sposób. tak jest. A sztuki wizualne są fantastycznymi wywoływaczami. Prywatnie twoim mężem jest właśnie świetny fotograf, fantastyczny portrecista, zresztą autor książki Alchemia Portretu Bolesław Lutosławski. Przywołałaś to, więc pozwolę sobie w tę prywatność może jakoś wejść. I powiedz mi z tytułu tych różnic w sposobie kreowania, tworzenia właśnie artysty wizualnego i artysty słowa, pojawiają się u was pewne tarcia? W relacji? Nie, 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 zupełnie nie. Przeciwnie. Przeciwnie, to jest uzupełnianie. Tak, zdecydowanie to jest uzupełnianie. My bardzo lubimy też na przykład chodzić razem na wystawy. Zresztą chodzenia na wystawy chyba tak naprawdę nauczył mnie Bolesław, bo on mi pozwolił na prawdziwe patrzenie. ja Pozwolił mi. Na to, że. A właściwie inaczej. On mi zakrywał karteczki z opisami krytyków sztuki. Tak, pozwolił mi na to, żebym przyglądała się temu wszystkiemu własnym okiem. To jest zresztą tak, jak zaprowadziłam niedawno swoich studentów do. na wystawę do Łukasza Wiązka, który jest kuratorem. Jednym z kuratorów wystawy grupy Zamek w Muzeum Narodowym w Lublinie. I poprosiłam, żeby im o tej grupie opowiedział. Łukasz jest znakomity w tym, co robi, pełen pasji. W związku z tym jego opowieść była naprawdę bardzo ciekawa. Ale studenci tak podchodzili do tych dzieł sztuki współczesnej, no już nie takiej bardzo, ma kilkadziesiąt lat, ale jednak niefiguratywnej, w sposób ba z wielkim dystansem. No, i coś czułam, że nic z tego nie będzie, nie zostanie, i że nasza rozmowa później na zajęciach na temat tych obrazów może nie być najciekawsza. Na temat w ogóle wizyty w galerii. I w pewnym momencie Łukasz poprosił jedną ze studentek, żeby mu powiedziała, co jest na tym obrazie. Żeby zobaczył wtedy, jakie ona miała oczy spanikowane. Przerażenie. Bałam się, że ucieknie mi zaraz z zajęć w ogóle. Zaczęła się cofać i mówi: no. Na tym obrazie no ja myślę, że Aukasz co? Niczego pan nie widzi, ona mówi, no nie widzę. Aukasz mówi, bo tam niczego nie ma. I słyszałam jak te kamienie z serc moich studentów spadają, kiedy usłyszeli, że oni mają prawo nic nie, nie nic nie widzieć, że mają prawo w zupełnie inny sposób wejść w relację z obrazem. No, i zajęcia się już dawno skończyły, a myśmy jeszcze chodzili i oglądali. I były takie fantastyczne refleksje o różnych sprawach. Tyle rzeczy wyłapywali, nie będąc przygotowanymi w ogóle do tego, że naprawdę by, jestem wdzięczna Łukaszowi, że parę osób myślę kiedykolwiek jeszcze wróci do galerii. No tak, ale to ciekawy temat, bo my jesteśmy trochę chyba tak steroryzowani przez krytyków, powiedzmy, sztuki. Nie wszystkich na pewno, ale część, że no co za ludzie? Nie rozumieją, no nie rozumieją, nieogarnięci, niewykształceni, nieokrzesani, nie rozumieją. A, a to. Czasami chodzi o to, żeby po prostu nawet poczuć, a nie zrozumieć. Ależ absolutnie tak, naprawdę odcinanie komukolwiek szansy na to, żeby miał swoje prawo do odbioru rzeczywistości, no nie wiem, czy mamy do tego prawo. Chyba nie. Znaczy do odcinania. Bitwy o kulturę. Może przejdźmy do tego płynnie, w miarę. Dlaczego o kulturę, literaturę trzeba toczyć bitwy? To jest sformułowanie, które 10 lat temu wymyślił Krzysiek Warga, który wymyślał też gości do tych bitew. Od kilku lat my kuratorzy sami już wymyślamy gości i tematy, ale najpierw było to przez niego wszystko robione. I on właśnie uznał wtedy, że to jest ten moment, dekadę temu, że o kulturę i literaturę trzeba się bić. O to, żeby bardziej zaistniała w naszej świadomości. Żeby powiedzieć, że tak, jest nam potrzebna. Także to nie jest bitwa osób siedzących na scenie, jak czasem niektórzy rozumieją, tylko bitwa o. O jakiś temat, o jakieś hasło. Ostatnio biliśmy się o slam i o jego miejsce w literaturze. A czy się trzeba bić? Wiesz, no, mnie słowo bicie nie jest specjalnie bliskie, bo moja babcia zawsze mówiła, nie wal dzieciaku głową w mur i tak nie przebijesz guza sobie, tylko zrobisz. Cofnij się. Może z drugiej strony da się to obejść. A może w ogóle to nie ta strona dla ciebie. Więc mnie raczej jest bliższy taki pogląd. Ale rozmawiać o literaturze i o kulturze lubię. Tak, to widać. I właśnie w tych bitwach rozmawiasz z naprawdę osobowościami wielkiego formatu. Na ile to jest inspirujące? Bardzo, bardzo, ale każdy format jest wielki. Absolutnie tak, bo na przykład dziewczyny, które przyjechały kilka tygodni temu. I rozmawiałyśmy o modzie, ale nie o tym, w co się ubrać, tylko o tym, co można zrobić, żeby ta moda nie niszczyła świata. Dwie młode, szalenie entuzjastyczne osoby, od których myślę, nauczyłam się mnóstwo, ale widziałam też na sali, że nie tylko ja. Ja się uczę o to absolutnie wszystkich swoich gości. Zresztą układając w głowie program, proponując teatrowi tych, a nie innych gości, tak o tym programie myślę. Ja chcę się czegoś dowiedzieć, przygotowując się do spotkania i później jeszcze na scenie. Nie interesuje mnie gwiazda, która wypowiedziała już w swoim życiu naprawdę milion słów, ja tych słów. Ja te słowa przeczytałam, wysłuchałam, obejrzałam i mam wrażenie, że no nie miałabym ochoty pójść z nią na kawę, żeby się czegoś nowego dowiedzieć. Mówisz o sięganiu za horyzont w kontekście tych bitew, kiedyś padło takie, że, Aha. że chodzi o sięganie za horyzont. No, tak, tak. Tak. Każdy, w każdym geście chodzi o sięganie za jakiś horyzont. No po co jest człowiekowi potrzebne się, sięganie za horyzont? To może coś niebezpieczne by. No właśnie. No właśnie. Jak to było u Herberta, że da się przeżyć życie czytając tylko jedną książkę i widzieć tylko to, co się widzi z dachu własnego domu. No da mhm. się. Ale widzisz, kiedyś tak bywało na przykład, że. Dzisiaj też pewnie tak bywa i to nie tylko w, na wsiach, ale znam też takich ludzi w miastach, którzy się nie ruszają albo nie ruszali z swojej przestrzeni, ale na przykład na wsiach zawsze w kuchni był stół. Tak. I przybysz ze świata, siadał przy tym stole. Tak było. I opowiadał o tym świecie. Więc to już było spojrzenie dalej niż z dachu swojego domu. I był przyjmowany. Ciekawi byli jego opowieści. Co tam, panie, w świecie? Tak jest. Choćby ten świat miał być w sąsiedniej wsi, prawda? Albo na drugim końcu świata. Tak, tak. Jest. No, jesteśmy zwyczajnie tego wszystkiego ciekawi. A że to może być niebezpieczne? No, w mojej ostatniej bajce, w pewnym momencie, nawet strach zaczyna się bać. I wtedy wszyscy inni bać się przestają. Tobie udało się wokół swojej twórczości zbudować społeczność pewną. Tak mi się wydaje. Naprawdę? A, to A ty piękna, nie, odczu nie odczuwasz ta... tego, że, 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 że są ludzie, którzy tak jakoś gromadzą się wokół tego, co Wiesz ty robisz? Nie, co? Odczuwam, ale nie miałam. Bardzo odczuwam, i to jest dla mnie w ogóle piękne. Natomiast nie miałabym śmiałości chyba tak tego nazwać, ale jeśli ty tak mówisz, to i to jest to dla mnie wielka nagroda, tak? W, wśród słuchaczy niedzielnego programu zdecydowanie istnieje to od dawna. Bardzo jestem z tego powodu dumna, i no, tak jakbym się tutaj wiesz, pięć medali na serce poprzyczepiał, ale o tym wiem, bo mamy relacje, prawda? Podczas programu, podczas spotkań. Zjazdów słuchaczy albo po prostu spotykając się w mieście. Natomiast jeśli chodzi o, o czytelników, no to z tym jest tutaj troszkę gorzej, bo ja nie jestem. Nie jestem niestety pisarką skręgu, w związku z tym, no nie mam stałego cyklu spotkań autorskich, nie po piszę. empikach też, um, nie szlają się po empikach, po, po festiwalach i tak dalej tak dalej. Dlatego oczywiście, że mówię to z przekąsem, bo pewnie, pewnie, gdzieś tam czasem o tym bym też pomarzyła. Ale prawda jest taka, że, że to jest też Powód, dla którego ja do końca nie wiem, jak są odbierane moje teksty. I dlatego, jak przychodzisz do mnie na rozmowę i mi to mówisz, albo jak na przykład zaczepia mnie ktoś na ulicy i mi to mówi, albo jak na przykład, pamiętam zimą, dwa lata temu, wchodzę do domu Słów na jakieś nagranie i stoi tam jakiś młody człowiek z plecakiem. I ktoś z tego domu słów, kto zna tego człowieka i mnie, mówi: Poznajcie się, to jest pani Lutosławska. I na tym jest koniec przedstawienia, dlatego, że ten młody człowiek z plecakiem podskakuje na góry. Mówi, naprawdę? Naprawdę? Chwileczkę. Zdejmuje plecak, wyjmuje książkę, moje jatymy, które nosi ze sobą nosi w plecaku. Ze... No Wpisuję mu autograf. No więc wiesz, dla mnie to jest wydarzenie tak bardzo niecodzienne i tak bardzo dające szczęście i tak bardzo potwierdzające to, że. Sens jest. Tak, jest sens, że hej. No ale to, to właśnie to mi się nie zdarza zbyt, no zbyt często zwyczajnie. Ale tak, wiem, wiem, że mam swoich bardzo wiernych idących ze mną, starzejących się ze mną, czytelników i czytelniczki, pani Kasia na przykład, z którą poznałyśmy się przy okazji Pepa i Melka, bo fragmenty były czytane w Teatrze Starym i ona z małym swoim synem przyszła na to spotkanie i oboje się zakochali w tym tekście, więc potem znaleźli sobie książkę i ona do mnie napisała po prostu. I od tamtej pory mamy absolutnie stały kontakt. Syn, Tymek, już jest Tymonem, no bo to było jakiś czas temu, w związku z tym jego bajki już kompletnie nie interesują. Ale pani Kasia ze mną została, czyli słucha wszystkich moich kolejnych odcinków, przychodzi na spotkania autorskie i tak i tak dalej. Pani Iwona na przykład yy, zatelefonowała do mnie kiedyś, czy można gdzieś kupić płytę z bajkami z radia. No niestety nie można, bo nie ma takiej płyty, bardzo żałuję. Ale zaczęłyśmy rozmawiać ona mówi, bo wie pani, ja mam takie kłopot, bo ja dzieciakom w przedszkolu, jestem przedszkolanką, puszczam te pani bajki i potem bardzo intensywnie o tym rozmawiamy. Tak się poznałyśmy. Pani Iwonka to jest teraz bardzo bliska mi osoba. Też to dorosła przecież kobieta, prawda? A wierna czytelniczka wszystkich tekstów, które pisze. Także tak. Czego chcieć więcej? Tak, to, jest, to, to są moje absolutnie cudowne y, chwile. Takie spotkania, takie słowa i tak dalej. Czyli wiemy nad czym Ty pracujesz, a co w najbliższej przyszłości? W najbliższej przyszłości chciałabym mieć trochę czasu na gotowanie. Bo ja lubię gotować bardzo, a nie bardzo mam czas, żeby chodzić na zakupy. Więc czekam na taki moment, no bo, bo lubię chodzić na zakupy na bazarek oczywiście, prawda? A bazar jest daleko od mojego miejsca zamieszkania. A z kolei nie mam samochodu, więc organizacyjnie jest to trudne. Ale na szczęście jest Dorota Seweryn-Puchalska, wybitna historyczka sztuki, która zna się na sztuce naprawdę doskonale i jest, i pracuje w Muzeum Nadwiślańskim i robi genialne wystawy. Jeśli państwo będą wyłapywać to, czemu kuratoruje Dorota Seweryn-Puchalska, to będzie to duży... Znaczy, to proszę jeździć na te wystawy. I Dorota umawia się ze mną w piątek na taką wystawę. Zabiera mnie samochodem. Jedziemy, żeby zrobić nagranie, ale Dorota najpierw musi jakieś sprawy formalne w muzeum załatwić. A w piątek w Kazimierzu jest, jest targ. targ. W związku z tym mam ten luksus, że mogę sobie pobuszować. Więc czekam. W najbliższej przyszłości czekam mnie jakiś miły piątek na pewno. A twórcze marzenie, jakie czeka na realizację jeszcze twoje. Wiesz co, nie, nie, nie mam takiego konkretnego marzenia. Nie, nie, chciałabym, żeby się. Chciałabym, żeby nie zabrakło mi potrzeby pisania. A jak chciałaby być zapamiętana, grożna Lutosławska. Wow! Nie wiem. Będę bardzo ciekawa. Mam nadzieję, że będę mogła tego jakoś doświadczyć, jak zostanę zapamiętana i czy w ogóle. Ja też nie wartościuję tego, co robię. Nie wartościuję tego, co robię. Gdybyś mnie na przykład zapytał, która z tych dziedzin, którymi się zajmuję, jest dla mnie szczególnie istotna, nie potrafiłabym ci odpowiedzieć. I dlatego bardzo mnie zaskoczyło stwierdzenie kiedyś pewnego reżysera, który powiedział, wiesz co, ty tak dużo rzeczy robisz, piszesz takie poważne rzeczy, sprawy i w ogóle, a co będzie, jak cię zapamiętają tylko z bazarków? <grym> Powiedziałam wtedy mu, że będę szczęśliwa. Dlatego, że wiem, ile radości daje słuchaczom, słuchaczkom i to w bardzo różnym wieku. Ponad 360 odcinków chyba. Tak. Słuchanie tej opowieści i że jest im to potrzebne, bo te sygnały do mnie docierają. Więc jeśli z tego powodu zostanę zapamiętana, to naprawdę nie tylko jak chciał reżyser, nie będzie we mnie żalu, ale wręcz będę szczęśliwa. Jeśli. Ktokolwiek zapamięta spotkanie ze mną, jakiekolwiek, przez książkę, przez radio, osobiste, jako coś, co było w jego życiu przez chwilę czymś miłym, no to, to chyba o to chodzi. Na koniec pięć szybkich pytań. A! W Twoim przekonaniu i doświadczeniu osobista definicja kreatywności inna niż w słowniku. Wiesz co, ja przed naszym spotkaniem sięgnęłam, To był jedyny gest taki, który wykonałam, bo jak ty mi powiedzieli, że będziemy rozmawiać o kreatywności, to ja się zaczęłam zastanawiać. Kreatywność, kreatywność, ale właśnie co to jest kreatywność? Tak się szlifuje to słowo na wszystkie mhm. sposoby. Tak się nim wyciera. Ten jest kreatywny, ten nie jest kreatywny. Chodzi nam o kreatywność i tak dalej. No, więc wam myślałam, że zajrzę do słownika. Zajrzałam do słownika, i co tam na pierwszym miejscu umysł. No i wyszło mi, że nie jestem kreatywna. Dlatego że w tym wszystkim, co robię, to raczej działa intuicja. Czyli kreatywność dla ciebie to jest intuicja. Intuicja to jest coś, co mną kieruje. Mhm. Jedna rzecz, która sprzyja kreatywności, ja u ciebie. Wolność. Tak, wolność. Ta, czyli brak ograniczeń, które narzucamy sobie sami. A jeden morderca kreatywności według ciebie? Moja nauczycielka w szkole podstawowej, pani od fizyki, która była moją wychowawczynią. Ja nie wiedziałam o tym, że ona tak o mnie myśli, ale mama kiedyś mi o tym powiedziała, że tak jej powiedziała na wywiadówce. Powiedziała, że ona ma ze mną poważny kłopot, dlatego że ja jestem niesubordynowana. I to był dla mnie naprawdę głęboki cios, bo ja miałam o sobie zupełnie inne zdanie. Ja byłam pewna, że ja jestem arcygrzeczna. Arcyposłuszna, że wykonuje wszystkie zadania tak, jak trzeba. Ja zresztą byłam piątkową uczennicą i szczerze mówiąc, trochę nawet ta, to, to posłuszeństwo tak mi ciążyło. ciążyło. Ale taka byłam. Byłam przekonana, że taka byłam. A tu nagle dowiaduje się, że. Jak grom z jasnego jak nieba. Jak grom z jasnego nieba. Więc odpowiadając. Więc chyba po prostu. Nie wiem, kim jest morderca kreatywności, bo go nie znam. No tacy to pożyją, nie wiedzą. A jeden sposób na wykorzystanie kreatywności w codziennym życiu. Ha. Tylko jeden? Tylko jeden? Musisz wybrać. Inaczej się żyć nie da. No, wszystko można zrobić kreatywnie, może oprócz zamykania drzwi na klucz, jak się wychodzi, bo niestety trzeba ten zamek przekręcić albo w lewo, albo w prawo, inaczej nie działa. Słuchaj, ponieważ z braku czasu mam w tej chwili taką sytuację, że psują mi się różne rzeczy w domu, ale to naprawdę już nawet nie będę wymieniać. Ale teoretycznie, gdy bez udziału tych rzeczy nie da się funkcjonować. Daję sobie radę znakomicie. Potrzebam matką kreatywności. Absolutnie tak. I, i ograniczenia w gruncie Rzecz? rzeczy. To tak. No tak, ograniczenia to tak, tak rzeczywiście tak, sprzyjają. Tak. Ja, ja lubię tak naprawdę takie ograniczenia, bo one są dla mnie. Wyzwocie, wyzwolicielami kreatywności właśnie. Nie czuję, że one mnie ograniczają, tylko czuję, że one mnie właśnie popychają. To się zresztą zaczęło od dziecka. W stroju się to przejawiało na początku, no bo wychowywałam się w cudownej rodzinie, ale nie specjalnie majętnej. W związku z tym, jak moje koleżanki miały tam ciuchy z Pewexu czy coś i wszystkie chodziły w jakichś określonych bluzeczkach czy spódniczkach, no, czy jeansach. No, prawdziwy. Dżinsach, no dżinsach. to ja mogłam sobie tylko o tym pomarzyć. Myśmy mieli Teksasy. Teksasy to moja babcia kupiła mi, ho, 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 jeszcze ile lat później. Najpierw to ja miałam normalne sztruksy takie, co się rozpadały. No, ale potem jak już umiałam trzymać igłę w ręku, to kombinowałam sobie sukienki z takich prześcieradłów albo na przykład. A koszula z koszuli ojca, tylko trzeba było obciąć kołnierzyk, bo wszyscy mieli kołnierzyki, więc ja chciałam mieć stójkę. Tak, tak, to mi chyba zostało. A jedna rzecz, którą słuchacze mogą od dzisiaj robić, żeby rozwijać swoją kreatywność? Nie, to ja nic w ogóle takiego to na to pytanie niestety nie odpowiem, dlatego że nie umiem udzielać rad. Nie potrafię tego robić. Kule się zaraz w sobie. A nie, no to od tego nie chcemy. No. A ty, dla Ciebie, czym jest kreatywność? Właśnie, po to rozmawiam z ludźmi, żeby się dowiedzieć. No, ja, widzisz, ja też nie wiedziałam. Ale dzięki rozmowie z Tobą może ja do jakichś wniosków dojdę. Albo i nie dojdę, czy to człowiekowi, człowiekowi wnioski są potrzebne. Powiedz mi tak na koniec, czy dasz się zaprosić do grupy Facebookowej wokół podcastu, żeby na przykład odpowiedzieć na jakieś pytanie naszych słuchaczy? Z wielką radością oczywiście. I ze strachem. Bardzo serdecznie Ci dziękuję, Grażyna, że porozmawiałaś ze mną dość długo. Piękna rozmowa, moim zdaniem. Ja bardzo dużo jest z niej wynoszę. Dziękuję Ci serdecznie. Bardzo Ci dziękuję, Robercie. Bardzo Ci dziękuję za zaproszenie. Dziękuję Ci za pytania, na które nie znałam odpowiedzi, bo takie pytania warto zadawać. Teraz będziesz musiała z nimi zostać. No właśnie. Bardzo dziękuję tym z państwa, którzy dotarli razem z nami do tego momentu. Przepraszam, jeśli jakieś słowa mi się powywracały, proszę je podnieść, przytulić, pogłaskać, pogłaskać. ukoić. Tak. Dziękujemy. Tobie, słuchaczko i słuchaczu, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Jeżeli było to dla ciebie wartościowe, polub, subskrybuj, komentuj, zajrzyj na tytutworzysz.pl dołącz do grupy Tytut Tworzysz Społeczność na Facebooku, gdzie możesz zostawić komentarz dla naszego gościa lub zadać mu pytanie. Powiedz o tym podcaście znajomym. Pomożesz naszej społeczności rosnąć, rozwijać się i docierać do osób, które mogłyby skorzystać. Pamiętaj, to ty tworzysz swoją rzeczywistość. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia w następnym odcinku.